Słuchajcie, właśnie odbywa się konferencja. Zaraz wejdziemy tam sobie z kamerzystą i zrobimy jakąś szczodę. Znaczy, ja ogólnie rzecz biorąc... Wojtku, a co sponsorem jestem? Czemu zaproszenia nie dostałem? No właśnie, ty jesteś tutaj, więc się cieszę, że z nami jesteś. No jestem, ale... Chodzi o to bardziej, razem że nie przygotowaliście mi żadnego miejsca tutaj. Ja powinienem tutaj mieć cały czas miejsce i wchodzić, kiedy mi się podoba. A to już jest tak właściwie na żywo? A już ile jest osób? Już. Ile? Aktualnie to 35 tysięcy? 35 tysięcy. No to kamerzysta też was nagrywa. O, no to witamy kamerzystę. Jeszcze możesz live'a zrobić kamerzystę, jak chcesz. Ale no nie wyraziłem zgody, to co? Proszę? Nie wyraziłem zgody na to. Na co? No na to filmowanie. No to trudno. Ale w każdym razie, Wojtku, czemu tak się stało, że po prostu nie ma dla mnie żadnego miejsca, wy tutaj rozpoczynacie sobie konferencję? Jest live, Malko, ja nie mam żadnego Malko, miejsca. Za mało płacisz. Żadnego... Ja za mało płacę? Mało ci? Za mało płacisz. No człowieku, no o czym ty do mnie mówisz? Żadnego miejsca nie ma. To chodzi do wujka Piotrka na kolana. Ja chciałem mieć tutaj osobne miejsce, a tutaj nie ma żadnego osobnego miejsca. Ja myślałem, że tutaj sobie przyjdę raz na 5 minut, a tutaj jeszcze mi wychodzi. Może po prostu nie mają takiego prestiżowego miejsca, może tylko dlatego. No mi się wydaje, że co, na gali. Na gali tam jest dla ciebie... Krześle, a myślę, że to nieodpowiednie miejsce dla Lorda. No i powinniście właśnie tutaj za te pieniądze, które wykładam na tą galę, no właśnie ogarnąć też lepsze miejsce. Na gali! Spokojnie, na gali. Spokojnie. Co robisz? Czy się nadajesz do zawodnika? Ja się nadaję. Ja się nadaję jak najbardziej na zawodnika. To może w tej kolejnej edycji. Na trzeciej. Czemu nie przeszkadzać? Ja chcę tutaj wyjaśnić po prostu problem. Może na trzeciej edycji, Matku. Na trzeciej edycji? Tak. A powiem ci, że chętnie. Ogarniesz na trójce mi normalne miejsce? Oczywiście. Jak będę tutaj walczył, to... Złoty tron. Tak, dokładnie. Słuchaj, ogarniasz złoty tron. Mam nadzieję, że prowokacja wam się podobała oraz